wiadro i podpalili, co by było, gdyśmy nie zdążyli uciec z tego namiotu. Jak będziecie coś kombinowali na własną rękę, a może tak być, no bo mnie przyszło to do głowy, jak byłem w waszym wieku, to korzystajcie generalnie z okularów. Jak wam poparzy dłonie, popali ubranie, no to jakaś będzie nauczka na przyszłość, prawda? Z jakichś małych blizn będziecie potem tłumaczyli, że byliście na misjach wojskowych, na przykład w Afganistanie. Dorobicie do tego historię. Natomiast jak wam się coś stanie z oczami, no to... I przede wszystkim małe ilości. Małe ilości nie na parapecie w kuchni u mamy, pod firanką, w wektorowym pudełeczku, tylko najlepiej... jak jest pracownia chemiczna, czy jakieś kółko zainteresowań i pod okiem, przynajmniej w takim wieku, pod okiem kogoś doświadczonego, prawda? No bo tak to może wyskoczyć pod naszej kontroli coś i... Nie, to nie jest prąd. To jest nadmanganian potasu, taki dosyć silny utleniacz. Patrzcie, jakie ilości biorę. Taką małą łóżeczkę, nie przesadzam. Jakbyśmy tego mieli, tak jak mówiłem poprzednio, całe wiadro, no to sobie dopowiecie, co mogłoby być. I dodaję, słuchajcie, dodaję krem do rąk, czyli glicerynę. Dziewczyny dobrze wiedzą, co to jest krem do rąk i panie, chłopcy może trochę mniej, no bo chłopaki nie korzystają z kosmetyków. To jest gliceryna, która jest głównym składnikiem kremu do rąk. Patrzcie, daję do tego kilka kropelek i odchodzę. Coś się będzie działo? No zobaczymy. Może tak, może nie. Może jeszcze jakieś potrzebne są do tego czary, nie? Temperatura spadła otoczenia, czyli to wszystko reaguje wolniej. Każda temperatura reakcji podnosi się o 10, jeżeli temperatura podnosi się o 10 stopni, to dwukrotnie wzrasta szybkość wszelkich reakcji. No i coś zaczęło się dziać. Czyli to jest taka bomba z opóźnionym zapłonem, widzicie?